Cześć, 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 witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Agata Bieniek. Przedstawiam Wam Izabelę Kolanowską. Przyjechałam dzisiaj do niej, do pracowni, po to, aby porozmawiać na temat makijażu. Pokażę na moim przykładzie, jak zrobić taki makijaż właśnie bardzo szybki dla naprawdę zapracowanych, zalatanych osób, które nie mają rano czasu na to. To będzie makijaż taki dzienny. Ogólnie cześć, Iza Kolanowska z tej strony. Myślę, że od razu przechodzimy do rzeczy, nie ma tutaj co dużo gadać. Tak, dawaj zaprawę. Tak jest, mamy od Was, że jakby co możecie pisać, odpowiedź na pewno będzie. Dobra. Zaczynamy oczywiście od przygotowywania twarzy i teraz podstawową jakby w ogóle sprawą jest to, jaką mamy cerę. I od tego wychodzimy tak praktycznie z każdym kosmetykiem, jaki kupujemy. Nie tylko kremy, serum, podkład, jakieś bazy i tak dalej, ale też właśnie kosmetyki kolorowe, tak? Bo jeżeli będziemy błędnie oceniać naszą cerę, naszą skórę i będziemy błędnie wybierać chociażby podkład, to będzie problem na pewno z tym, żeby ten makijaż był trwały i to jest jedno z Waszych pierwszych tak praktycznie pytań, bo o to pytałyście właśnie, jak przygotować tą twarz i jak sprawić, żeby ten makijaż był jak najbardziej trwały. Agata, wiesz jaką masz cerę? Wydaje mi się, że mam suchą i trochę naczynkową. Raczej tłusta skóra nie ma tendencji do naczyniek, więc to już jest na pewno pierwszy trop gdzieś tam, który może nas naprowadzić na to, że to jest faktycznie skóra sucha. Zresztą nie widzimy, żeby Agata się tutaj w jakikolwiek sposób świeciła, także zapewne będzie to właśnie ta opcja. Ja nałożę po prostu krem. Teraz mam akurat krem Mia, żeby no, było śmiesznie, tak? To jest w ogóle polska marka też, Mia Cosmetics. Teraz mam taką wersję, to jest odżywczy krem z olejkiem z róży i to jest wersja ta różowa, ale oni mają też tak naprawdę sporo tych kremów, bo jest jeszcze na przykład żółta. Żółta to jest krem nawilżająco odżywczy, ten jest z masłem z mango, jest jeszcze z kokosem, coś bardzo odżywczego chyba z masłem sza, także jest tego sporo, możecie sobie zobaczyć. Skład ma bardzo fajny i bardzo fajnie nawilża, więc możecie sobie spróbować. Kremu nie nakładamy jakoś super dużo, chociaż to też naprawdę tak zależy od tego, ile nasza skóra potrzebuje, tak? Zaraz zobaczymy, jak Agaty skóra będzie piła krem. Póki co nakładam sobie delikatnie troszkę na dłoń i... Dzięki Maria, słuchaj, jesteś kochana, naprawdę. A Maria mi tu napisała, żeby z makijażu super wyglądam. No to jest, słuchajcie, wszystko kwestia przyzwyczajenia. Oczywiście. Tak, nie, no ja nie mam ze sobą problemu oczywiście, ale chyba już po prostu jest też ta godzina, jak się wcześniej wstaje i już no, przychodzi taki moment, że... Wybrałyśmy sobie kiepską godzinę. No dokładnie. Ja mam największy problem z tym właśnie, żeby moje to zmęczenie gdzieś tam zatuszować. Nawet jak sobie tam nałożę puder, oczywiście podkład i tak dalej, no nie chcę oczywiście nigdy przesadzić. Ale pod oczami zawsze gdzieś tam przebijają się te moje... Oczy to jest najgorsze miejsce, jeżeli chodzi o zmęczenie, bo tam najszybciej to widać, mamy tam najcieńszą skórę, więc ona też się najszybciej marszczy niestety. A jednak tak, muszę dołożyć kremu, widzę, że już skóra wypiła. Wyschłam ostatnio. Także tak, pod oczami to widać najbardziej, ale też jest to jakby dosyć łatwe do zatuszowania w tym momencie, tak? Jeżeli ktoś nie ma bardzo dużych cieni pod oczami, wystarczy delikatny korektor. Jeżeli ktoś ma jakieś mocniejsze, tak jak ja na przykład, dzisiaj już się trochę też widać, ale jakby jest bardzo dużo dostępnych kosmetyków takich mocniej krwiących. Tak więc jak najbardziej jest to opcja, którą można zakryć, tak? Zresztą zaraz Wam to też pokażę, ale zanim przejdziemy do korektora, to na pewno musimy właśnie, mocno do góry sobie popatrz, nawilżyć też tą skórę pod oczami, bo to jest bardzo cienka skóra, która cały czas jest też tak naprawdę w ruchu, więc tutaj te zmarszczki naprawdę wychodzą w pierwszej kolejności. Tak więc wszystko, co kładziemy na twarz, możecie sobie kupić oczywiście specjalny krem pod oczy,
który gdzieś tam jest bardziej odżywczy niż te do twarzy. Ale ogólnie można ze spokojem zastosować sobie taki krem nawilżający, odżywczy, który kładziecie na całą twarz, również pod oczy. Ważne jest to, żeby w ogóle coś tam położyć, bo jak nałożymy korektor, to na suchej, takiej nienawilżonej skórze on po prostu będzie brzydko wyglądał, będzie się marszczył. Tak więc mamy pierwszy etap. Ja zawsze mówię, że jeżeli chodzi o bazy, bo bardzo często też mnie o to pytacie, nie trzeba absolutnie nakładać kremu, bazy, jeszcze jakiegoś serum i tak dalej. To nie o to chodzi, żeby nałożyć sobie nie wiadomo ile warstw pod makijaż, bo to też jest tak, że im więcej warstw nałożycie, tym bardziej ten podkład tak naprawdę będzie się ślizgał po tej skórze. Ja uważam, że o wiele lepszy jest po prostu bardzo dobry krem do twarzy, do którego podkład się przyklei i tyle. I on wtedy się bardzo dobrze trzyma, tak? Jeżeli damy krem, na to jeszcze bazę i dopiero podkład, no to już robi się tam troszeczkę za dużo, tak? Więc ja jestem zwolenniczką raczej tego, żeby zainwestować w dobry krem, nawilżyć dobrze skórę, a dopiero potem ewentualnie dawać podkład, a nie kombinować już z jakimiś bazami. Jeżeli ktoś ma bardzo tłustą skórę, to wtedy można już zacząć kombinować z przedłużaniem właśnie trwałości podkładu bazą, ale na przykład taką, która będzie trochę nawilżająca, a trochę matująca, tak? Musimy też pamiętać o tym, że skóra tłusta, ona też potrzebuje nawilżenia. To nie jest tak, że ją musimy cały czas matowić, że ona za dużo wydziela sebum, więc cały czas musimy ją matowić, nie daj Boże, jeszcze jakieś alkoholowe toniki do tego i tak dalej, to jest zabójstwo. Tak więc nawilżamy każdą praktycznie skórę, a dodatkowo możemy sobie znaleźć taki kosmetyk, który będzie dwufunkcyjny i dodatkowo będzie matowił. Tak więc to jest pierwszy krok. Drugi krok to jest, teraz będziemy nakładać tutaj akurat krem BB, tak? Ja dzisiaj Wam pokażę kremy BB, a nie podkłady, aczkolwiek o podkładach też zaraz powiem, jak je dobrać. I już właściwie część powiedziałam, tak? Jak już wiemy, jaka jest nasza skóra, to prościej jest nam wybrać podkład, tak? Jeżeli skóra jest sucha, to wiadomo, że nie będziemy wybierać podkładów matujących, takich bardzo suchych, które dodatkowo nam tą skórę wysuszą, tylko raczej powinniśmy wtedy sięgać po podkłady nawilżające. Jeżeli skóra jest bardzo przetłuszczająca się, to wtedy możemy iść właśnie po te podkłady matujące. Także wszystko jakby od czego zaczynamy, to jest właśnie pomyślenie w ogóle nad tym, co z tą naszą skórą się dzieje. Czy ona ma jakiś problem, czy ma coś, co nas bardzo denerwuje też czasami, bo to nie jest czasami bardzo coś widocznego, tylko coś, co siedzi w naszej głowie. Dlatego ja właśnie staram się przestawić klientki na kremy BB. Gacie tutaj dobrałam krem BB, to jest akurat firma Skin79, to są koreańskie kremy BB. Niestety polskiego chciałam jeszcze nie. Jak zwykle staram się polecać polskie rzeczy. No ale no, nic na siłę, no jeżeli akurat tutaj takiego nie ma, no to... Tak, koreańskie kremy BB to jest coś naprawdę bardzo innowacyjnego, można powiedzieć. To jest coś zupełnie innego, tak? To nie są takie kremy, które możemy kupić w drogerii typu Rimmel, nie wiem, jakiś L'Oreal i tak dalej, bo tego prawdziwego kremu BB tak naprawdę nie leżało nawet. Te kremy mają bardzo podobny skład po prostu do zwykłych podkładów, tak? Tylko tyle, że mają mniej pigmentu, przez co mniej kryją. A ewentualnie mają dołożony jakiś składnik pielęgnacyjny, żeby było to złudzenie takie, tak? Że one są bardziej pielęgnacyjne. Natomiast prawdziwe kremy BB, te koreańskie właśnie, one mają, zresztą możecie sobie teraz zobaczyć już na połowie twarzy, one mają bardzo mocne krycie. Nie wiem, zasłaniają ja komentarze. Przepraszam Was bardzo, ale przesunę komentarze, tak, bo będziemy wtedy widzieć. Jestem bardziej widoczna, jest szansa, że makijaż wyjdzie. Widzimy się wtedy, tak. No. Widzicie, że już tak naprawdę te naczynka, które Agata ma na policzku, one już tak naprawdę są delikatnie przykryte. Być może nie jest to jakiś super, bardzo mocny efekt,
ale już wygląda to ładnie, tak? Nie, no nie będzie tej maski takiej, tak, nie? Bo nie potrzebujemy takiego mocnego krycia. I co to są w ogóle te kremy BB? To jest tak naprawdę połączenie kremu nawilżającego, pielęgnującego z podkładem, można by powiedzieć. Są bardzo lekkie, fajnie pielęgnują, mają bardzo dużo aktywnych składników, ale z drugiej strony też bardzo fajnie kryją. Coś fajnego na lato, na tą porę roku, dokładnie, kiedy trzeba się dostosować. No, wszystko nam spłynie jak po 15 minutach, jak nałożymy jakiś ciężki podkład. Nie? Jeżeli chodzi jeszcze akurat o tą markę, którą teraz Ci nakładam, one też są o tyle fajne, że w większości mają bardzo wysokie filtry. O, to też super. Ten, który Ci nakładam, zaraz zobaczymy, ten ma 40. No to także naprawdę, to jest bardzo super. Wysoki filtr. Mhm. Są też takie, które mają 50. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek będziecie widzieć, bo nam się lampa pewnie będzie odbijać, ale to też jest ta sama marka. Tu mam jeszcze kilka, tak naprawdę no, oni mają masę, słuchajcie. Teraz wyszły takie śmieszne ze zwierzątkami. Tego w ogóle mam dzisiaj ja na twarzy. I tego używam od jakiegoś czasu i też bardzo polecam, naprawdę są super. Tego typu jest ich mnóstwo, także możecie sobie zobaczyć, czy na stronie internetowej, od niedawna wyszły też i do Heber, i do Rossmana. Także tą markę na pewno polecam, bo wypróbowałam ją, wiem, z autopsji. Ale są też inne marki koreańskie, które weszły do Polski już jakiś czas temu. I bardzo fajnie sobie radzą na rynku. I to jest na przykład marka Misha, którą mamy w ogóle w naszym poznańskim King Crossie. Także można się tam przejechać i sobie zobaczyć na żywo, jak to wygląda. Zresztą Misha jest chyba też dostępna w drogeriach Contigo. Tak więc stają się coraz bardziej popularne, coraz bardziej dostępne. Można sobie naprawdę coś fajnego wybrać. Jeżeli chodzi o ten Skin 79, akurat one nie mają jakiegoś tam dużego wyboru kolorystycznego, natomiast one, jak zobaczycie, też one się fajnie dopasowują, tak? Na razie wydajesz się bardzo blada, ale jeszcze będziemy robić makijaż do końca i korektor i bronzer i tak dalej, więc się trochę wyrównamy. Ale na przykład Misha już ma konkretne jakby kolory, które możemy sobie dobrać do skóry, także jest dużo opcji. Fajnie. Co? No i już jest. Już jest lepiej, tak? Mimo tego, że jesteś bardzo blada. A, to nie czerwona. Tak jest. Dobra, to teraz sobie nałożymy korektor. Aha, jeszcze coś chciałam powiedzieć. Ja akurat nakładałam krem BB gąbką. Natomiast to nie jest jakby jedna opcja oczywiście, którą macie do wyboru. Ja na co dzień nakładam po prostu palcami. Uważam, że kremowe produkty, które nakładamy na twarz, bardzo fajnie jest właśnie nakładać palcami, bo pod wpływem ciepła naszej skóry, one robią się bardziej plastyczne i bardzo ładnie jesteśmy w stanie sobie je wklepać, rozprowadzić po całej skórze. To samo tyczy się właśnie korektorów. Ja nakładam akurat gąbką. Gąbka ma też większe krycie niż palce, to na pewno. Natomiast jeden minus, zjada bardzo dużo produktu. Także wszystko ma swoje plusy. Ale kto ma czas rano na gąbkę, nie? Bo to tak szybko. Chyba, że faktycznie ktoś się przyzwyczaił. Nie ma jakiejś super różnicy. Można też oczywiście używać pędzle. Pędzli jest też masa. Mm-hmm. Są różnego rodzaju, mają różne włosie. Także możliwości mnóstwo. Ale uważam, że w pierwszej kolejności nasze palce, w drugiej kolejności ewentualnie gąbka, dopiero w trzeciej pędzel. I jeżeli już wybieramy pędzle, to lepiej, żeby były takie puchate, jakby miały dosyć dużo włosków, niż takie, które są płaskie, bo tym bardzo trudno jest ładnie nałożyć podkład. To robi smugi. Widać te po prostu pociągnięcia pędzla i bardzo trudno jest to ładnie rozprowadzić. Lepsze są takie okrągłe, takie puchate. A naturalne czy takie syntetyczne? Do kremowych produktów raczej są syntetyczne pędzle, nie? Raczej naturalne, nie, bo potem trudno jest wymyć to włosie z produktu. Dobra, teraz sobie nakładamy korektor, o którym mówiłyśmy wcześniej, a propos właśnie cieni pod oczami, tak? I u Ciebie też, tak jak widać właśnie, lepiej to nawet widać u nas w kamerze, że masz też dosyć ciemną powiekę tak naprawdę, że to nie jest tylko kwestia samego cienia. Mega po prostu jest już. Tym bardziej, że dosyć jasny krem nam się wydaje teraz.
Ale jeżeli chodzi o powiekę, to zazwyczaj ja też lubię położyć faktycznie korektor na całą powiekę, nie tylko pod oko, bo dzięki temu jest właśnie ten efekt takiego odświeżenia, takiego świeżego spojrzenia i ja się zawsze śmieję, zresztą pokażemy to zaraz, że po jednej stronie jest wyspana skóra, a po drugiej niekoniecznie. Do góry sobie wysoko spójrz. Korektor też można ze spokojem nałożyć palcem, ja też na co dzień robię to palcem, ładnie sobie wklepać, nie trzeba się męczyć z gąbkami, albo jeżeli macie tutaj, nie wiem, taki dołek nazwijmy to, tak, i trudno jest Wam gąbką to zrobić, to są jeszcze gąbeczki mniejszego rozmiaru, które typowo nadają się, tak, coś takiego, nie, w porównaniu do tej jest, no jest spora różnica i to są właśnie typowo gąbki, które są stworzone właśnie po to, żeby być w stanie sobie wjechać w każdy tam zakamarek naszej skóry, tak? Myślę, że to już też widzicie. O mamo. Co tu się dzieje. Zamknij sobie teraz. Przejeżdżamy też delikatnie powiekę. Tak naprawdę resztą tego, co mam na gąbce, to nie musi być jakiś bardzo... jakaś bardzo duża ilość produktu. Teraz otwórz. Widać różnicę, prawda? No. Teraz sobie zrobimy drugie. Mieliśmy na początkowo pomysł, żeby zrobić makijaż na pół twarzy. Ale jak to powiedziała, nie! No, to troszeczkę będzie może dłużej trwało, ale nie wiem, czy bym tak... Jednak... Będziesz się czuła bardziej komfortowo. No na pewno. No ja zazwyczaj nakładam ten korektor tylko na dół, nie? Na powiekę nie nakładałam. No czy po prostu na powiekę nakładałam podkład. Aha, podkład. No ale tak, to podkład żeby coś już tam ci trochę... zawsze oczywiście było, tak, żeby to tam ujednolica to się... tak, końca, tak, więc tak, to tak. Też nie jest, absolutnie to nie jest błąd, tak? No nie, no już 5 lat mniej jest już tak na moje oko. Teraz to, co musimy na pewno zrobić, przynajmniej pod oczami, to jest utrwalenie pudrem. W momencie, jak nie utrwalimy korektora pudrem, no tak, po prostu po 5 minutach wszystko nam wejdzie w każdą możliwą zmarszczkę, tym bardziej, że właśnie to jest miejsce, które cały czas się rusza, tak? Cały czas mrugamy oczami, rusza nam się gałka oczna i te kosmetyki nieutrwalone będą tam po prostu wchodzić i podkreślać tak naprawdę każdą zmarszczkę, tak? Idealnie będzie wtedy widoczne, bo tam się zbiera korektor. W środek wejdzie. Także nie, korektora pod oczami nie zostawiamy nieprzypudrowanego. Jeżeli chodzi o resztę twarzy, jeżeli ktoś lubi bardzo taki naturalny, błyszczący efekt, ze spokojem możemy to tak zostawić. Ale korektor pod oczami po prostu musimy przypudrować, tak? Ja tutaj sobie użyję takiego rozświetlającego pudru. On ma takie delikatne drobinki. Myślę, że tego raczej w kamerze nie będziecie widzieć, ale to jest Inglot, czyli dosyć dostępny. Puder, który możecie dostać tak naprawdę w każdym centrum handlowym. Ja sobie przypudruję całą twarz Agaty, bo będziemy robić jeszcze bronzer, będziemy robić róż, wszystko po kolei Wam pokażę. Tak więc ja tego pudru nałożę po prostu na całą twarz. I zaraz przypudrujemy jeszcze właśnie mniejszym pędzlem przy oczach. Widzę, że ewentualnie, jeżeli nie będziesz lubiła takiego efektu, coś tu mamy, że jakby nie mamy zakrytych do końca, nie wiem na ile ty je lubisz zakrywać, te swoje zaczerwienienia. Jeżeli nie lubisz ich w ogóle widzieć, tak, chcę, żeby one były zupełnie takie niewidoczne, to tam w te miejsca właśnie możemy dołożyć jeszcze korektora, tak? Ale ja jestem za tym, żeby nie robić maski na co dzień. Zgadza się. I na pewno nie dawać jakiegoś super mocno kryjącego produktu, pudru, podkładu na całą twarz. Tylko lepiej punktowo jakby zawalczyć z jakimiś niedoskonałościami, niż fundować bardzo mocne krycie całej twarzy. Tak?
No ja kiedyś miałam taką taktykę, był taki okres mojego życia, miałam bardzo problematyczną cerę, wyskakiwały mi takie różne, wiecie, te no, pryszcze. I miałam taką taktykę, że nie chciałam właśnie sobie pakować kilograma podkładu, więc stwierdziłam, że odwrócimy po prostu uwagę, malowałam mocno oko, żeby właśnie odwrócić uwagę od no, tego, co wiecie, gdzieś tam mi przeszkadzało mocno. Na szczęście po urodzeniu dzieci moja hormony zrobiły swoje. Tak, po prostu się to zmieniło i już nie mam tych problemów tak często przynajmniej. A naczynka wyszły dopiero po ciąży, czy wcześniej? A nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jakoś tak, no już mam, już je mam, ale to chyba też, moja mama też ma cerę naczynkową, więc być może to tak gdzieś może być genetycznie, tak, może jestem troszkę obciążona tym, niestety. Dobrze, to teraz przejdziemy sobie, najpierw zrobimy twarz, bo to Wam zapomniałam powiedzieć, że najpierw zrobimy całą twarz łącznie z bronzerem, różem, rozświetlaczem, też Wam pokażę, a dopiero na końcu zrobimy oko, bo chcę omówić jakby też właśnie etapy związane z utrwaleniem makijażu. Tak więc tak, pierwszy, ten drugi już, pierwszy to było przygotowanie twarzy, tak? Tak. Drugi ważny moment to jest właśnie, oprócz doboru odpowiedniego podkładu, to jest przypudrowanie podkładu, tak? Mm-hmm. Jeżeli macie problemy z tym, że w trakcie dnia świeci Wam się twarz, to jak najbardziej starajcie się ją przypudrować. To nie musi być taki płaski mat zupełny, taki tak zwany beton, tylko nawet sama strefa T, tak? Policzki możecie sobie zostawić bardziej naturalne, z takim naturalnym blaskiem, co jest zresztą teraz super modne. Natomiast strefa T, jeżeli się bardzo mocno świeci, to warto jest ją przypudrować i to też przedłuża trwałość makijażu. Dobra, przechodzimy do bronzera. A tylko jeszcze wrócę na sekundę do pudru. Powiedz mi, czy sypki jest lepszy od tego betonu właśnie, czy tego takiego sprasowanego? Nie ma jakiejś... Czy to jest kwestia przyzwyczajenia, komu wygodnie? Nie ma super różnicy tak naprawdę. Z doświadczenia tylko wiem, że zazwyczaj te prasowane pudry w większości mają jakiś kolor. Tak więc trzeba sobie też odpowiednio ten kolor dobrać. Natomiast większość pudrów sypkich jest transparentna. Aha. Co jest o wiele łatwiejsze, bo no tak. Macie, że tak powiem, jedną rzecz z głowy. No dokładnie. Ale jest, nie wiedziałam. Tak, ale też trzeba zwrócić uwagę oczywiście na to, co jest napisane na pudełku, tak? Bo nie wszystkie oczywiście są transparentne, także dobra. Czytamy ze znakomania. Jeśli chodzi o bronzer, to też używamy czegoś, co możecie ze spokojem dostać w Rossmanie. To jest marka Vibo, nowa ich seria. Takich bronzerów są chyba w dwóch albo w trzech odcieniach i my mamy 01, czyli teoretycznie najjaśniejszy, ale w praktyce on cały jakiś tam super jasny wcale nie jest. W ogóle super pachnie. No, szkoda, że ten nie ma jeszcze takiej technologii, żeby zapachy przejść. Tak jest. Jedyny minus dla mnie to jest to, że on się strasznie, nie wiem czy to będziecie widzieć, pewnie nie, ale on się strasznie sypie. Jest bardzo sypki, nie? Także musicie uważać, ile nakładacie na pędzel. I ewentualnie sobie to strzepać, tak? Albo zostawić po prostu. Ja już mam takie w sumie przyzwyczajenie, że zawsze jak cokolwiek nakładam na oko czy jakiś puder, to zawsze najpierw na rękę. Bardzo dobre przyzwyczajenie. Bo, no, bardzo dobre przyzwyczajenie. Doświadczenie nauczyło. Tak, nie zrobisz sobie wtedy plamy, tak? Jak mamy mniej produktu na pędzlu, to ładnie jesteśmy w stanie go od razu rozprowadzić, a jak mamy za dużo produktu, to robimy sobie plamę, którą tak potem wam trudno jest walczyć. W indiańskim obozie sobie narysowała te dokładnie, takie, nie? Dokładnie. I teraz tak, co robimy z bronzerem? No właśnie, bronzer tak, to zrobimy delikatne konturowanie, aczkolwiek delikatne robimy oczywiście na co dzień. Nie jest powiedziane, że musicie to robić. Ja Wam pokażę trzy produkty, którymi modelujemy sobie przede wszystkim kości policzkowe i ogólnie całą twarz. Ale to nie jest absolutnie powiedziane, że wszystkich trzech produktów trzeba używać. Pierwszym etapem jest bronzer, drugim etapem będzie róż, trzecim będzie rozświetlacz i one razem tworzą plamę jedną na policzku, łączą się, ale każdy ma swoje miejsce. Bronzer idzie najniżej, pod kość policzkową. Możesz sobie zrobić rybkę.
Jak zrewizję rybkę, to idealnie po prostu widać, gdzie ten bronzer ma iść, tak? Fajnym sposobem jest też obserwowanie sobie, tu mamy taki trójkącik z włosów. I ten trójkącik właśnie może być początkiem naszego bronzera. I od tego trójkącika idziemy sobie w stronę kącika ust. Oczywiście nie po chamskiej prostej linii, tak? Tylko tak jak idzie nasz kość policzkowa, mm-hmm. tak? Czyli delikatnie. Pod tym czymś. Delikatnie tak, podcinamy. Mm-hmm. Tak więc i tak jak powiedziałyśmy, lepiej jest wziąć mniej produktu i go dołożyć, niż nawalić sobie od razu taką ilość, którą potem będzie nam. No potem będzie trudno w drugą stronę zawalczyć. Dokładnie. Zresztą mniej znaczy więcej. Tak. Tego się trzymaj. Dokładnie. Najtrudniejszym etapem wydaje mi się, że jest znalezienie po prostu tego miejsca. Mm-hmm. Ja też bronzer nakładam, zarówno bronzer, jak i róż właściwie, nakładam takim trochę ściętym, skośnym pędzlem. Mm-hmm. To jest teoretycznie, tak, to jest teoretycznie właśnie pędzel do różu, ale uważam, że właśnie takim osobom, tym bardziej początkującym, które chcą się tego nauczyć, jest mm-hmm. bardzo fajnie właśnie zacząć takimi pędzlami. Ustawiamy go sobie w ten sposób, czyli tym dłuższym końcem w górę mm-hmm. i od tego punktu tutaj przy kąciku, tak przy trójkąciku z włosów zaczynamy. I tutaj musi być tego bronzera najwięcej i dopiero im mniej mamy na pędzlu, mm-hmm. zjeżdżamy troszeczkę niżej, tak? Okay. Ja sobie dobrałam trochę produktu. Chodzi o to, żeby to też nie była super mocna kreska. Ja to teraz trochę przerysuję, żeby to było widać oczywiście mm-hmm. w kamerze. No, widać, nie? Że coś tam się dzieje. Tak, ale musicie to też oczywiście bardzo ładnie rozpracować, rozblendować na twarzy, żeby to nie była prosta krecha po prostu. Mm-hmm. No mi się bardzo te konturowanie bardzo polubiłam. Tam sobie też taką paletkę tak. kupiłam i właśnie nawet jeżeli się nie maluje jakoś specjalnie, to właśnie tam ten podkład i to konturowanie i nawet oczu czasami właśnie uh-huh. nie, ale to chociażby ten... No ja policzki też lubię zaznaczyć, kości policzko. No. Muszę sobie spojrzeć, bo tak Cię widzę boczkiem. Czoło delikatnie zaznaczam u Agaty, bo jest dosyć wysokie i dosyć geometryczne, tak? Tak jak zresztą i u mnie, pod włosami chowam. Ale jeżeli macie niskie czoło, czy bardzo wąskie na przykład, to lepiej to czoło już jest pominąć, tak? Generalnie w konturowaniu chodzi o to, żeby tak naprawdę zjechać wszystkie kąty, które mamy na twarzy, czyli czy czoło, czy na przykład jeżeli jest mocna żuchwa, to troszeczkę ją też złagodzić. Dążymy do owalu. Mhm. Dobra. Czyli wszystkie boczki tak naprawdę twarzy troszeczkę sobie trzeba zaznaczyć. Delikatnie żuchwa, tylko z żuchwą uważajcie, żeby nie zrobić sobie tak zwanej odcinki przy samej szyi, żeby troszeczkę musimy wyjechać w tym momencie, jak już się decydujemy na konturowanie żuchwy. Troszeczkę zjeżdżamy w dół po szyi, żeby nie było różnicy pomiędzy twarzą a szyją. No można sobie narobić więcej szkody. Potem odchylamy gdzieś twarz, ktoś coś do nas mówi, a tu jest taka krecha. Fajna kreseczka. Dobra. Teraz trochę Cię poproszę o właśnie, żebyś mi dała w tą stronę. Tak, powołaj sobie na bronzer. No, niektóre kosmetyki naprawdę aż miło używać. Właśnie fajnie pomyślą, nie? Chociaż no nie wiem, czy to jest w sumie... Czy to znowu dodatkowe składniki tak, aromatyczne tak. może nie są takie wskazane, nie? Ale, niestety, tak. Ale ładnie, jest to przyjemniejsze na pewno. Ładne opakowania też na pewno. Tak. Przyciągają, nie? Tak. Zresztą mam bardzo dużo klientek, które mówią, że wybierają na przykład kosmetyki, czy to kremy, czy jakieś inne kosmetyki po opakowaniu. Aha. Tak więc no tutaj wchodzi jakby już temat świadomej pielęgnacji skóry, tak? Mm-hmm. Nie wybieramy kosmetyków po opakowaniach, tylko po tym, co on ma ten kosmetyk zrobić dla naszej mm-hmm. skóry, tak? No jest ładnie. Tutaj. Kości są podkreślone. Tak jest, jeszcze troszeczkę z drugiej strony. Ale tak jak widzicie, żuchwa naprawdę tutaj łaga, to też nie musimy jej jakoś bardzo mocno konturować, ale robimy to bardzo delikatnie, żeby naprawdę nie przegiąć tutaj z... ilością tego bronzera, żeby to nie było bardzo ciemne. Mhm.
przy nosie tutaj bym uważała. Na co dzień jakoś tego nosa uważam, że wcale nie trzeba mocno konturować. Zresztą dobre konturowanie nosa to jest naprawdę sztuka. Tak więc, tak. Ja biorę trochę, bardzo, bardzo mało bronzera, jeszcze zostawiam sobie nadmiar na dłoni. I tak naprawdę tylko omiatam boki nosa, tak? Możesz sobie właśnie przodem do kamery. Mm-hmm. Omiatamy tylko te boki nosa, żeby go delikatnie przybrązowić. Żeby się po prostu mocno nie różnił od naszego. To tak sobie tutaj stąd, tak leciutko podjeżdżasz w górę, nie? Tak, jakby ten bronzer. Tak, właśnie tak, w takim kształcie mniej więcej, jak taka jest nasza, tak, nasza kość policzkowa, tak? No ale zupełnie inaczej się wygląda, jak ma te kości się jednak podkreślone, one no, muszą być. No, nawet te oko można puścić, ale to się też tak świeżej, nie wiem, czy tak można powiedzieć, no, ale... taka bardziej trójwymiarowa jest tak, ta skóra, tak, nie? Tak, zdecydowanie. Dobra, to teraz lecimy z różem. Ja ostatnio uwielbiam takie róże rozświetlające też, które mają tak się delikatnie błyszczą, tak? Nie są takie zupełnie matowe. I to jest właśnie jeden z trendów, bo tutaj też było pytanie o trendy makijażu. Trendy są takie, żeby skóra była mocno rozświetlona, wyglądała jak najbardziej naturalnie. Taki trend dewy skin to się nazywa, tak? Czyli taka właśnie bardzo mocno błyszcząca. Ona wtedy wygląda na super zdrową. Tak więc te wszystkie takie kosmetyki z delikatnymi drobinkami na pewno nam w tym pomogą. Ten róż ma taki właśnie delikatny... Mieni się po prostu, tak, troszeczkę się mieni, on nie ma drobinek jakby, to nie jest żaden brokat, tylko tak... Coś tam się dzieje. I teraz tak, tak jak bronzer nakładałyśmy pod kość policzkową, tak, tak róż idzie na kość policzkową. Jak się teraz uśmiechniesz, to początkiem różu jest jabłuszko, tak? Czyli sam szczyt kości, sam szczyt policzka, tak? Czyli ta najbardziej wystająca część, o tutaj. Od tego miejsca, tak jest, teraz idziemy w górę, czyli tak bronzer od góry do dołu, a nad bronzerem. Róż nad bronzerem i od środka policzka w górę. Nad bronzerem one się muszą połączyć, żeby to nie były dwie osobne krechy na policzku, ale nie nachodzą jakoś super na siebie, tak? Podejrzewam, że też z racji tego, że masz te naczynka, to też nie lubisz jakichś mocnych róży, co? No, delikatnie, nie? Znaczy wcześniej nie używałam bronzera, bo nie umiałam zupełnie się z nim po prostu posługiwać. Używałam różu, ale no tak delikatnie. Od razu Wam też mogę powiedzieć, jakie kolory różu wybierać. Ten jest delikatnie taki właśnie różowy, ale nie taki, wiecie, to nie jest taki Barbie róż. Bardzo lubię róże w kolorach brzoskwini. One super odświeżają, nadają takie zdrowy kolory w cerze. Tak więc wszystkie brzoskwinie. I bardzo lubię takie delikatne właśnie zgaszone kolorki, żeby to nie był taki właśnie bardzo... No, za przeproszeniem kolor, tylko właśnie taki delikatnie przyprószony na przykład szarością, coś takiego subtelniejszego. Tak. Dobra. A czy to z tym różem, czy to ma związek jeszcze też z kolorem włosów, naszej oprawy? Tak, na pewno musimy zwrócić uwagę na to, jaką ogólnie mamy urodę, tak? Ty masz dosyć ciemne oczy, ciemne włosy, no może oczy są takie powiedzmy na pograniczu, ale też jest obwódka dosyć ciemna, tak? Czyli ciemne włosy, gdzieś tam ciemniejsza karnacja, to też wybieramy te ciemniejsze kolory, tak? To, takie bardzo jaśniutkie, rozbielone raczej nie będą tobie pasowały. Tak. Poza tym nie będzie ich po prostu widać na twojej cerze, bo ona jest za ciemna na to, tak? Czyli raczej idziemy w jakieś tam ciemniejsze odcienie. Dobra. I w drugą stronę też, jeżeli jesteś eteryczną blondynką z jasnymi włoskami, jasną bardzo skórą, to nie idź w bardzo ciemne kolory, tylko właśnie wybieraj coś tam jaśniejszego. Dobra. Rozświetlacz, który nam tu, tak, lusterko nam zaraz oślepi. Rozświetlacz to jest akurat też coś, co możecie dostać bodajże w Douglasie. Firma nazywa się The Balm. Myślę, że potem zrobimy listę kosmetyków, których używam, jeżeli będziecie ciekawe, co konkretnie.
Natomiast to jest bardzo kultowy kosmetyk, który chyba każdy wizażysta zna i zresztą bardzo dużo też moich klientek mówi, że tak super. W ogóle taki charakterystyczny bardzo. Opakowanie, nie? Tak, mają super opakowanie. Jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, właśnie to... Mają super opakowania, o tu jest właśnie na przykład róż od nich. Bardzo fajny. O, bronzer też jest super. Nazywa się Bahama Mama. Także naprawdę w kosmetyczce na pewno też to super wtedy wygląda. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o ten rozświetlacz, to jest Mary Luminizer. Jest on, ma naprawdę przepiękny kolor, taki szampański. Mm-hmm. Trochę srebra, trochę złota, trochę beżu. Trochę się świeci. Tak. Rozświetlacz musi się świecić. I teraz tak, jeżeli chodzi o nakładanie rozświetlacza, możecie robić to oczywiście pędzlem. Możecie to tak naprawdę, jeżeli macie, że tak powiem, deficyt w pędzlach, zrobić to nawet tym samym, którym nakładałyście bronzer i róż, tylko musicie użyć tak naprawdę, że tak powiem, stoku pędzla, tak? Czyli tej krawędzi. Po brzeszku. Tak, krawędź pędzla, mogę to zresztą pokazać, czyli moczymy tak naprawdę tylko brzeg pędzla i nakładamy właśnie tak bardzo delikatnie brzegiem tego pędzla, tylko musimy uważać oczywiście, żeby nie przegiąć, że tak powiem. Mm-hmm. Albo to, co ja polecam. To było na tym różu, tak jakby, nie? To, co ja polecam moim klientkom, to po prostu nakładanie palcem, aha, ponieważ wtedy jest najprościej znaleźć ten punkt, aha, w którym mamy rozświetlacz nałożyć. Okay. Rozświetlacz ma za zadanie znaleźć tak naprawdę się na najwyższym punkcie kości policzkowej. Mm-hmm. Bo tutaj najlepiej jakby złapie światło. Okay, no czyli tak, bierzemy go sobie trochę na palec i dotykamy po prostu do najwyższego punktu, mm-hmm, na kości policzkowej. Mm-hmm. On nie ma się super świecić, nie ma być brokatowy, tak? Mm-hmm. On ma się dopiero pokazać, jak będziemy sobie odwracać. O, właśnie. Widzisz różnicę? No. Jest. Znaczy tutaj też, bo ten, tak, tutaj był trochę ten róż też był rozświetlający, tak, więc to już jest taki efekt mega rozświetlenia. A poza tym my tu mamy bardzo mocne światło, więc no, wiadomo, że mocniej to będzie widać. Natomiast tak, w dziennym świetle to jest bardzo subtelny efekt, który gdzieś tam trochę nam łapie światło po prostu, jak obracamy twarz. Fajnie. Widzę, że Ci podoba. Bardzo. Myślę, że ta opcja z palcem jest chyba najprostsza dla takich początkujących osób, bo najprościej jest to znaleźć. Nie zjeżdżamy też za nisko pod oko, tylko zostajemy tutaj na samym szczycie kości policzkowej. Fajnie. Można też, jeżeli ktoś ma na przykład małe... Przybliżam się, żebyście dobrze widzieli. O, teraz widziało mega pewnie. Widać. Dobra. Jak ktoś ma bardzo małe usta i chciałby je troszeczkę powiększyć, to też fajną opcją jest zaznaczenie sobie tak zwanego łuku kupidyna, czyli tutaj nad ustami. Mm-hmm. Łapie światło i jakby powoduje, że wydaje się, górna warga wydaje się troszeczkę większa. Można też oczywiście sobie rozświetlić delikatnie strefę T, natomiast to już jest kwestia tego, co kto lubi. Zazwyczaj ryzykownie klientki, to, które mają właśnie problemy ze świeceniem, na przykład jakąś tam tłustą cerę albo mieszaną, raczej tego nie lubią, więc wtedy tego nie nakładam. Osoby z cerą suchą, taką jak ja na przykład, czy Agata, już prędzej, tak? Także czasami lubię tam delikatnie nałożyć, ale dzisiaj nie będziemy przeginać, robimy makijaż dzienny. Minimalistycznie dzienny. Tak już jest dosyć konkretnie, no bo i bronzer i ten. Ale tak naprawdę, bo my tak to robimy po malutku, ale to jest moment. Po malutku, bo dużo gadamy. No właśnie. Ale tak już minęło 40 to... minut, już jesteśmy spóźnione. Gotujesz. No. Ale dobrze, zbliżamy się, słuchajcie, do końca. Teraz zaznaczymy sobie delikatnie brew. Jeżeli chodzi o produkty do brwi, jest ich oczywiście masa. Teraz jest w ogóle... No właśnie, jak to bardzo teraz duża... się... Ojej, pada. Połapać. Bardzo moda w ogóle na podkreślanie brwi, tak, i zaznaczanie ich w jakikolwiek sposób. Więc modne są na przykład pomady do brwi, które możecie znaleźć praktycznie w ofercie każdej marki, ale szczerze mówiąc, was z nich nie polecam. Bo nie mając wyczucia i zaczynając dopiero gdzieś tam z takim codziennym makijażem, możemy sobie po prostu zrobić nimi krzywdę. Mhm. Po pierwsze w doborze koloru,
Tak. A po drugie, one są dosyć mocne, bardzo mocno napigmentowane i po prostu możemy skończyć za dużą ilością produktów. Dziwnie się zaprezentujemy, tak, nie? Tak więc ja akurat jestem zwolenniczką albo delikatnych kredek do brwi, mm-hmm. a najbardziej lubię po prostu cień. To są akurat specjalne cienie do brwi, ale mm-hmm. klientkom też polecam, że jeżeli mają na przykład większą paletę z cieniami do powiek, to ze spokojem mogą sobie dobrać po prostu kolor cienia. No ja szczerze mówiąc używam zwykłego cienia brązowego, ciemnego, dokładnie. Którym sobie maluję tam powiedzmy przy rzęsach. To też, tylko że tam oczywiście innym pędzlem. Dokładnie. Jakoś tak się najszybciej mi to robi po prostu. Tak. Bo też sobie kupiłam kiedyś z takim, tak jak tuż do rzęs, uh-huh. takie coś w wersji do brwi. No i powiem szczerze, że to jest za mocne, bo to było właśnie z kolorem i no, czasem się, no. Skończyło się źle. Zostawmy to wtedy do makijażu wieczorowego. Tak, jeżeli chodzi o kolory, to na pewno nie możecie wybierać takich ciepłych odcieni, tak? Wybieramy raczej brązy z delikatną nutką szarości, powiedzmy, mhm. tak? Ja właśnie tu sobie biorę, nawet Wam nie pokażę tego cienia. Raczej nie czarne, nie? Raczej nie. Nawet jeżeli jesteś raczej nie, czarne. Nawet właśnie jeżeli są dosyć ciemne włosy, i ciemne włoski na brwiach, to lepiej troszeczkę jakby stonować ten odcień i nie szaleć z czernią, bo można przesadzić. Pędzel? Jeżeli chodzi o pędzel, ja lubię, tu akurat mamy taki pędzel bardzo, płaski, bardzo cienki i płaski, tak? I ścięty prosto. Tak. Ścięty prosto. To nie jest akurat mój ulubiony pędzel, ale dzisiaj już mam wszystkie inne brudne. Natomiast bardzo lubię takie sztywne pędzle. Mm-hmm. Mi się nimi najlepiej maluje, ale wszystko zależy, kwestia preferencji, okay. tak? Natomiast też tam też jak najbardziej dają radę. Co jest najważniejsze, to podkreślenie dolnej krawędzi w brwiach, tak? Czyli zaczynamy, mamy coś tam na pędzelku, jakiś produkt, to wyrysowujemy sobie tą dolną krawędź. Kiedyś sobie włączyłam na YouTubie filmik, jak mieć, to się chyba nazywało brwi z Instagrama, czy coś w tym uh-huh. rodzaju. No i tam dziewczyny pięknie umiały zrobić sobie te brwi. Natomiast całe szczęście, że jedna wspomniała o jednym szczególe, no bo ona na początku te brwi tam wyczesywały, obcinały, we wszystkie strony obcinały. I jedna z tych dziewczyn powiedziała, tylko pamiętajcie, bo jak sobie tak powycinacie, to już musicie mieć zawsze pomalowane, bo połowy brwi nie będzie. Tak, dokładnie. Także pamiętajcie też o tym, że jak przyjdzie Wam szatański pomysł z obcinaniem brwi do głowy, no to już później... No lepiej iść do kosmetyczki, myślę, zostawić to specjaliście. Tak jak widzieliście, ja najpierw wyrysowałam tą dolną krawędź, a dopiero teraz resztą tego, co mam na pędzlu, tak naprawdę delikatnie wypełniam resztę brwi. Mhm. Kata ma dosyć ciemne brwi, więc tutaj też nie musimy jakoś bardzo mocno ich wypełniać. Mhm. Nie mamy też jakichś ubytków, ale chodzi o to, żeby tak, najmocniejszy fragment właśnie, najbardziej precyzyjny to była ta dolna krawędź, mm-hmm. a górę po prostu już, chodzi o to, żeby one nie były takie odrysowane jak od linijki, tak? Więc górę już sobie po prostu delikatnie nawet tak naprawdę całą szerokością pędzla wypełniam. Żeby nie przesadzić. Ja mam chyba w ogóle te brwi, mi się wydaje, różne, dwie różne mam chyba. Tak? No tak mi się wydaje. Albo ma, albo jakoś dziwnie się krzywie czasami, że one jakoś tak tymi oczami robię, nie wiem. Jak to się trzeba wydaje, przede wszystkim powiedzieć sobie szczerze, nikt nie jest symetryczny. Tak? No, także tak, czy brwi, czy oczy. W brwiach to widzę, zawsze jest coś, co po prostu jest, gdzieś tam odbiega. Dlatego też na przykład jest nam bardzo trudno zrobić idealnie takie same kreski. Oj tak, ja mam z tym duży problem. Tak więc no, trzeba sobie powiedzieć szczerze, nie szalejmy. Tak. Nikt nie jest idealny. I oczywiście możemy dążyć do tego ideału, ale z przesady. No nie no, pewnie. Kiedyś też widziałam zdjęcie, ktoś, jakiś grafik zestawił Julia Roberts, to chyba była Julia Roberts. Jakby wyglądała, gdyby była właśnie symetryczna i powiem Wam, że trudno by było ją rozpoznać w ogóle. A jest przecież przepiękna, więc właśnie to tak miało właśnie być. Na tym polega. Piękno nie tkwi w tym, żeby ktoś był idealny, tylko... Proszę jeszcze na mnie. Tylko właśnie, żeby był inny. Chodzi o to właśnie, żeby po prostu zakryć to, co chcemy zakryć. Tak jest.
ale nie szalejmy, pokazać, żeby to było wszystko jakieś super idealne. Chociaż powiem Ci, że tutaj tak te brwi wyglądają, no prawie, że jakby były bardzo, bardzo idealne, tak. Takie bardzo mocno wyrysowane, a tak to mocno ich nie zaznaczyłam. Masz po prostu mocne brwi. Ja mam bardzo mocne same brwi. Z siebie, tak, że tak powiem, tak jak wystarczy je trochę podkreślić i one już są bardzo mocne, tak. Mamy ten plus. Dobra, to lecimy z okiem, ostatni etap. I ostatni etap, myślę, że zrobimy sobie taki bardzo, dosłownie naprawdę 2 minuty. Pierwsza rzecz, którą na pewno musicie mieć, to jest jasny, beżowy cień. Ważne, żeby on był matowy, żeby się raczej nie błyszczał, żeby nie miał żadnych drobinek. I ten cień nakładamy sobie praktycznie w każdym makijażu, właśnie pod brew. Zobaczymy, co on robi nam fajnego. Bo naprawdę uważam, że to jest must have, jeżeli chodzi o każdą kosmetyczkę. Niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy i jaki makijaż robimy, to taki cień to jest naprawdę mistrz też kamuflowania zmęczenia. Zobacz sobie, jaka to. No nie. Ta brew, w ogóle ta powieka wygląda jakby była wyżej, tak? Przez tego, że tam tą brew podnosi. No wiecie, zawsze ogólnie, apetyt rośnie. Nie, ale faktycznie. Liftingu. No właśnie. W kamerze to teraz trochę w ogóle dziwnie wygląda, tak nienaturalnie. No bo tu jest to światło zupełnie, tu jest bardzo mocne światło, takie białe. No więc, a jest już, jest bardzo, no może nie bardzo ciemno, ale przez to, że zaczęła się jakaś taka dziwna ulewa, to się i ściemniło mocno, tak, nie? Trochę nam więc już naturalnego światła mamy zero w tym momencie. Dokładnie, niestety. Ale tak, nakładamy sobie jasny cień pod brew i ten sam cień możemy sobie nałożyć też wewnętrzny kącik oka. Ważne jest też to, co mówiłyśmy przy brązerze, czyli dajemy mało produktu, możemy sobie strzepać nadmiar i lepiej sobie dołożyć, niż przegiąć z ilością, zrobić sobie plamę i mieć potem problem z jej rozprowadzeniem. Czyli jasny kolor pod brew i wewnętrzny kącik. A teraz na resztę powieki nałożymy coś takiego, co ja bardzo lubię, to są cienie w kremie. To jest Maybelline, nigdy nie wiem, jak to się czyta. Maybelline chyba, podobnie. Cienie nazywają się Color Tattoo. Nie wiem, czy tu będziecie cokolwiek wiedzieć, tak jest. Color Tattoo i one są właśnie w takim słoiczku. I ten ma po prostu piękny kolor. Wszystkie klientki na lekcjach makijażu po prostu mają wielkie oczy na niego. To jest kolor 35. On Bronze. Napiszemy to później. Nazwy po prostu. Ale nigdy w kremie cienia nie używałam, szczerze mówiąc. Te są o tyle fajne, tyle już mam lat, że zastygają. Czyli jak się go nałoży, to... To się nie może ruszać po wiekach. Nie. Po jakimś czasie zastygną i nie będą się zbierały. Tak jakby przykleją się. Także ja też uwielbiam te cienie jako na przykład bazę cienia, która już te sypkie cienie, tak? Dzisiaj to już co prawda jakby na tych cieniach pozostaniemy, ale ogólnie mówię, no po prostu są też super jako baza pod cień. Jakiś tam dalszy, że tak powiem, dalszy makijaż, tak? Super właśnie przez to, że zastygają, są super trwałe. No i palcem nakładasz, tak, palcem więc nakładam, też ten czas oszczędzamy. Ja też, i to jest to też, co mówiłam, że masowując troszeczkę, tak, ten cień, pod wpływem ciepła palców, on się robi bardziej plastyczny i po prostu super jesteśmy w stanie wtopić go jakby w naszą powiekę. Tak. Fajnie, no bo takie kosmetyki właśnie są potrzebne, które szybko i nałożymy bez problemu, nie musimy tak bardzo precyzyjnie, nie? Tutaj na całą powiekę po prostu nakładasz i... Dokładnie, takimi krótkimi ruchami, raz przy razie. Zobaczcie, jak to w ogóle się fajnie mieni, jak się przysuniesz. Ma takie delikatne drobinki. Takie bardzo fajnie mieni. I teraz to, co jeszcze możemy zrobić na szybko, to jest
kreska, ale kreska kredką. To już będzie taka wersja dodatkowa, nie? Bo to już z kreskami to jest taki... Tak, ale nie robimy kreski właśnie typowo linerem, tylko bardzo taką delikatną. Takie coś, nie wiem, czy w ogóle tu cokolwiek widać, a coś takiego, jak ja mam dzisiaj. Czyli takie delikatne przydmienie oka, tak? Czyli jak najbliżej linii rzęs, krótkimi ruchami też nakładamy kredkę. Taką dosyć cienką linią. No właśnie z kredką to już jest taka trochę wyższa szkoła jazdy, nie? Znaczy no chyba, że... Tak, ale myślę, że to jest kwestia wszystko przyzwyczajenia. Raz, drugi, trzeci się to zrobi i już się załapie, o co chodzi. Poza tym ja też pokazuję tutaj taką wersję, gdzie nie trzeba tej kredki robić bardzo precyzyjnie. Tak, bo to jest taka... I teraz bierzemy po prostu patyczek do uszu. I sobie rozmazujemy. Dokładnie. Tak, bo to nie jest taka kredka, która wychodzi gdzieś tam za... Nie, absolutnie. Ona się trzyma tylko i wyłącznie przy linii rzęs. I chodzi o to, żeby tak po prostu delikatnie nam przydymić tą linię rzęs, żeby nam zagęścić rzęsy, żeby zaznaczyć oko. Dokładnie. Jeszcze troszeczkę sobie dołożymy. Tak, faktycznie. No, widzę, że to robić bardzo tak... Czy ty masz już oczywiście bardzo duże doświadczenie, ale no, można powiedzieć, że robić to nieprecyzyjnie, bo nie, tak absolutnie. Po prostu jak idzie, nie? Nie skupiam się nad tym, żeby to była jakaś super prosta linia. Tak. Także można mazać tam po prostu. Dokładnie. Ale jaka to jest kredka? Bo też są różne kredki. Ja też czasami jak kupuję kredkę, to potem jednak nie używam jej, bo coś tam jest za twarda, za miękka, coś tam się z nią dzieje. To już jest też kwestia tego, co lubisz. Ja na przykład lubię miękkie kredki do używania na co dzień. Na klientkach wolę twardsze, bo prościej mi się nimi operuje, są bardziej precyzyjne. Przy miękkich kredkach one się po prostu jakby szybciej robią miękkie, szybciej się zużywają też i łatwiej, zwłaszcza jeśli się zrobi gorąco, to łatwiej jest sobie nimi zrobić po prostu krzywdę. Dobra, wracamy sobie do tego cienia w kremie. Ja teraz użyję takiego małego pędzelka. Ja się umazałam, super. A to normalne. Jaka wizerzysty po makijażu zawsze wygląda super. Spójrz sobie do góry. I ten sam cień, który nakładałam na górną powiekę, nakładam też na dolną. Wy sobie to oczywiście możecie zrobić palcem. Ja tutaj nie chcę Agacie po prostu skończyć palcem oku. Więc po prostu robię to pędzelkiem. Dokładnie ten sam cień, tak? Tak, dokładnie ten sam cień. Wszystko to, co robiłyśmy na górnej powiece, powtarzamy po prostu na dolnej. On jest taki jakby, nie wiem, stalowy, ale trochę złota ma w sobie ten kolor. Taki jest ten kolor, taki nieoczywisty. No, nieoczywisty zdecydowanie. Przybliżam się Wam. Tak, tych cieni też jest sporo, one mają bardzo dużo różnych kolorów. Więc można sobie wybrać coś innego. No, ale podoba mi się, że tak szybko się je właśnie... ekspresowo. I teraz spójrz sobie jeszcze do góry i tą samą kredką zaznaczamy sobie dolną powiekę. Ale tutaj nie dochodzimy nawet do środka oka, tylko zostajemy tak mniej więcej na 1/3 długości. I teraz możesz, jak spojrzysz na wprost, żeby pokazać, jak to bardzo powiększa tak naprawdę oko. Tylko właśnie pod warunkiem, że zostaniemy na tej 1/3 długości, tak? Żeby nie wyjeżdżać za bardzo do środka oka, bo im dalej będziemy się zbliżać do środka oka, tym bardziej to oko już się zacznie pomniejszać. Czyli tylko tak naprawdę zaznaczamy ten zewnętrzny kącik. I oczywiście tak samo jak na górnej powiece, bierzemy znowu patyczek. To bardziej naturalnie też wygląda, nie? Dokładnie. Jak tak sobie właśnie to, to jest takie porozmazujemy. Tak, subtelne przydymienie. A myślę, że tam się rękę omsknie, to też nie musi się martwić. Bardzo szybka akcja. Tak. No, super. Jak się czuję, że taki dobrze. Na co dzień ze spokojem? Tak. Dałoby radę? Oczywiście. No mówię, mi generalnie się tak średnio podoba, że te kolory są po prostu takie bardzo mocne w tym momencie, ale... No tutaj faktycznie wygląda tak, jakbym miała bardzo, bardzo mocny ten makijaż. Nie próbowałaś tu wcześniej światło. Natomiast to po prostu jest to światło, nie?
ale też chodzi o to, żeby po prostu pokazać Wam krok po, no, dokładnie jak to, to też łatwiej Wam widać przynajmniej i widzieć, nie, gdzie jest ten cień, gdzie jest ten tutaj w tym w bronzerze i różu, gdzie dokładnie co powinno być, nie? Zatuszujemy rzęsy. Dobra, to tuszujemy rzęsy. Najpierw najprościej jest najpierw wytuszować dolne rzęsy, a czyli najpierw patrzymy do góry. Ja zawsze robiłam odwrotnie. I umazałaś sobie potem górną powiekę, czy nie? No różnie, różnie budowy, szczerze mówiąc to bywa, to fakt. Zależy od budowa oka, tak? Tak, na pewno. Jeżeli... O, teraz zrobiłyśmy. Właśnie to, tak, dokładnie to właśnie Agata no, zademonstrowała. Ale to też jest bardzo dobrze, że znam, zademonstrowałaś, bo możemy powiedzieć, co zrobić właśnie, jak już się ma skończony makijaż i nagle zrobi się plamę, takie coś. Tak, kleksa od tuszu do rzęsa. Ale dobra, to jeszcze do góry. Dobra, zrobimy drugie. Jeżeli chodzi o dolne rzęsy, mam bardzo często klientki, które mi mówią, że nie malują dolnych rzęs, bo to pomniejsza oko. To powiększa oko. No właśnie. Jak najbardziej malować dolne rzęsy. Jest też wyraźniejsze przede wszystkim to oko. A to, co chciałam właśnie powiedzieć, dlaczego najpierw dolne, to właśnie dlatego, że jak nie masz jeszcze pomalowanych górnych rzęs i masz taką budowę oka, że spojrzysz w górę, no to nie odbijesz sobie właśnie tak, jak to zrobiliśmy tam, tak? Mhm. Teraz sobie spójrz na dół, gdzieś na podłogę bardziej. No i teraz jaki tusz do rzęs w ogóle? No to tak jak z tym podkładem, tak i z tuszem, nie? To jest trudny wybór. Z tuszem bardziej idziemy jakby w kierunku naszych preferencji, tak? Czyli ja na przykład kocham takie właśnie szczoteczki silikonowe, takie grzybyki bardziej. Mam dużo klientek, które kochają takie klasyczne włochate, że tak powiem, tak? Z tymi takimi włoskami. Ja lubię te, bo one ładnie rozdzielają i od razu rozczesują rzęsy. Tak więc ja wybieram po prostu maskary pod względem szczoteczki. Okej. Co z tą plamą? Co z tą plamą? Tą plamą na razie ją jest zostawimy. Coś takiego? My co prawda akurat... To się zdarza rano bardzo często, tak, nie? To jest tak, nasz ostatni etap, ale jeżeli zaczynacie od drugiej strony, czyli na przykład nakładacie sobie podkład, potem robicie oko, a dopiero potem na przykład bronzer czy tam róż, to ze spokojem można sobie to zostawić na te 5 minut do końca makijażu i dopiero przy końcu makijażu, jak ten tusz zaschnie, to go po prostu albo zdrapujemy. Czy czekasz, aż wyschnie po prostu, tak, tutaj jest dokładnie, klucz. Dokładnie tak. Okay. Jeżeli zaczniemy go mazać w momencie, jak on jest jeszcze mokry, to na bank zrobimy sobie plamę. Okay. Jeżeli wyschnie nam i zdrapiemy go albo patyczkiem, albo po prostu paznokciem, w zależności od tego, jak duża plama nam się zrobiła, to jakby mamy uratowany makijaż, ewentualnie jesteśmy w stanie dołożyć tam troszeczkę tego cienia, którego zdrapiemy i jest wszystko okej. Okay. No. Więc my jeszcze chwilę poczekamy, pogadamy sobie, a na końcu cię na razie nie chcę go dotykać, bo zrobimy faktycznie planę. Dobra, dobra. Ale już na pewno mogę ci oddać fryzurę. Ach, patrzcie, to tak to wygląda. Dobra, powiedz mi Iza, tak już podsumowując, jak to, czyli, albo nie, może zacznijmy od tego, jakie są największe, nie wiem, takie błędy, czego na pewno unikać w takim makijażu, czy albo przy wyborze kosmetyków, no na pewno za dużo, żeby nie nakładać, nie? Tak. To jest podstawowy błąd. Nie róbmy sobie maski. Jeżeli potrzebujemy mocniejszego krycia, bo oczywiście zdarzają się osoby, które mają problemy z cerą, mają trądzik, mają jakieś przebarwienia i tak dalej, i one raczej do kremu BB się nie przekonają, będą chciały faktycznie podkład. To ważne jest to, żeby nakładać jak najcieńszą warstwę i dokładać ewentualnie korektora tam, gdzie potrzebujemy, już jakby na końcowym etapie nakładania podkładu, bo cała skóra, po co całą skórę tak naprawdę przykrywać taką chamską maską, skoro cała tego nie potrzebuje, tylko potrzebujemy tego punktowo, tak? Bo tu jest na przykład przebarwienie, albo tu jest zaczerwienienie, tak jak u Ciebie, tak? Jeżeli teraz, nie wiem, jak się też czujesz, bo oczywiście dołożyłyśmy innych kosmetyków i ja tych przebarwień, tych zaczerwienień jakoś super bardzo mocno nie widzę, ale jeżeli faktycznie chciałabyś, to wolałabym, żebyś sobie dołożyła tego korektora, tak, tylko po prostu tu, na gdzie te tam punktowo, dokładnie, niż szła w bardzo mocno krojące podkłady, tak? Robiła sobie taką faktycznie maskę, tak? Jeden błąd, którego nienawidzę po prostu i to widzę zwłaszcza u takich już pań dojrzałych, powiedzmy. To jest chyba przyzwyczajenie, nie wiem, tak mi się wydaje, jeszcze z lat 80. To jest czarna kredka, czy kreska ogólnie na linii wodnej, czyli tutaj w środku oka.
To tak strasznie wolniejsze oko. Ja to zawsze zostawiam na makijaże wieczorowe, takie bardzo ciemne, bo trzeba wiedzieć po prostu, jak sobie z tym poradzić. I można pomniejszyć oczywiście to oko delikatnie, ale wtedy makijaż cały jest ciemniejszy i trzeba po prostu inaczej poprowadzić trochę cienie, w inny sposób powiększyć to oko, żeby nie zmniejszyć go do końca. Na co dzień nie. Proszę. A powiedz, jak chcemy iść i kupić sobie właśnie już ten podkład, albo nawet właśnie taki krem BB, bo tam też są różne kolory, prawda? Tak. To jak to zrobić, żeby wybrać sobie dobry kolor? Bo przede wszystkim odwieczny nasz problem. Wiem, o co chodzi. I jak widzę, jak panie w Rossmanie na przykład dobierają podkład. No właśnie. Przede wszystkim nie wybieramy podkładu na ręce. Zresztą no bo ja też słyszałam, że właśnie tutaj trzeba sprawdzić. Chyba taką mam różnicę w kamerze. No. Jak sobie dobiorę podkład do ręki, no to na twarz będę miała po prostu jak duch bladą, tak? Tak. Podkład przede wszystkim nakładamy sobie na żuchwę, tak? Patrzymy sobie, też możemy sobie zjechać delikatnie na szyję i zobaczyć, możemy sobie na przykład nałożyć trzy kolory, które wydają nam się najbardziej odpowiednie. Nakładamy je sobie w ten sposób, zjeżdżamy sobie na szyję i patrzymy, które najładniej się wtapia. No właśnie, bo to jest dla mnie zawsze to już teraz używam jednego, bo po prostu już boję się zmieniać. A ja lubię zmieniać, tylko właśnie przede podkładem już nie eksperymentuję. Przede wszystkim można eksperymentować, tylko trzeba mieć świadomość tego, że podkład to jest jeden z ważniejszych kosmetyków też w makijażu. Tak? No właśnie. On ma styczność z naszą skórą cały dzień i właśnie to nie jest tylko kolor, ale też właściwości, to jak nasza skóra na niego zareaguje. Tak więc jest naprawdę masa czynników po prostu, które muszą naszej skórze odpowiadać. Jeżeli chodzi o podkład, to ja zawsze polecam pójście na zakupy bez podkładu, po prostu. Wiem, że to jest dla niektórych trudne, ale mając podkład na twarzy, trudno jest dobrać po prostu coś innego, tak? Więc najlepiej jest iść bez podkładu. Najlepiej też poprosić o próbki, jeżeli w ogóle jest taka możliwość, bo jedna rzecz to jest dobór koloru, ale drugą rzeczą jest właśnie dobór właściwości tego podkładu, tak? Czyli przychodzimy do domu, powiedzmy, że pani, nie wiem, w Inglocie, Sephorze, Douglasie nałożyła nam podkład na twarz, nie kupujcie go od razu. Idźcie do domu, przejrzyjcie się przede wszystkim w lusterku w dziennym świetle, nie w takim, jak my mamy tutaj. No tu mamy bardzo sztuczne światło, nie? Tak. Jeżeli chodzi o światło w Douglasie czy Sephorze na przykład, to jest takie światło, gdzie po prostu tam wszystko będzie super wyglądało. Te panie mają za zadanie sprzedać. To nie są, nazwijmy to, to nie są wizażyści, to od razu Wam mówię. Większość z nich była ewentualnie na jakimś kursie. Część z nich oczywiście, że ma kwalifikacje, nie mówię, że wszyscy, ale w większości to są konsultanci, którzy po prostu mają za zadanie sprzedać. Tak. Coś tam dopiero. Dokładnie, więc światło też jest takie, że wszystko, co by nie nałożyli, to wygląda super. Potem wychodzi się z tym super niby podkładem ze sklepu, wchodzi się w światło dzienne, bierze się lusterko i się okazuje, że ojej, jednak to nie to. Także nie, nie kupujemy od razu, idziemy do domu i przede wszystkim trzeba w tym podkładzie pochodzić cały dzień. Zobaczyć, co się dzieje z naszą skórą, czy ona na przykład nie zaczyna się bardzo świecić, bo się okazuje, że coś jej nie podpasowało, czy na drugi dzień, trzeci, czwarty nas nie wysypie po prostu jakimiś niefajnymi niespodziankami na twarzy. To alergicy powinni bardzo uważać. Dokładnie. Tak więc no jest trochę... Ostrzeżenie o małej baterii, także powoli się zbliżamy do końca. Jest trochę tych czynników. Także ja zawsze polecam po prostu zabieranie próbek. Jeżeli nie mamy próbek w sklepie, typu właśnie Douglas Sephora, oni tam zazwyczaj odlewają po prostu pompeczkę z testera, możemy sobie coś takiego zrobić same, czyli po prostu idziemy do Rossmana i kupujemy małe słoiczki na tym dziale takim podróżnym, gdzie są miniaturki kosmetyków, można ze spokojem kupić słoiczki. Ja tu mam co prawda troszeczkę inną wersję, one w Rossmanie wyglądają trochę inaczej, są zakręcane i przezroczyste zazwyczaj, ale ja mam coś takiego. Kupujcie sobie kilka. Idziecie do pani, która pomaga Wam, powiedzmy, dobrać podkład i pytacie, czy możecie sobie po prostu dwie, trzy pompeczki odłożyć w to. Po to te testery też są, tak? No. Próbujecie podkład w domu i wtedy macie pewność, tak? Że to jest coś, co Wam na pewno nie zaszkodzi. Ważne, świetne, nie? Bo i przede wszystkim w tych warunkach naszych, w których się zawsze malujemy, nie? Tak jest. Dobra, mogę Ci już, myślę, tam...
plamę naszą. Mm-hmm. Ja też bardzo lubię te patyczki. Teraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Jest w ogóle odkrycie, super. To jest Clinique. I tutaj jest napisane do korekty makijażu i demakijażu. I one z jednej strony są takie zwykłe, jak patyczki do ucha, okrągłe. A z drugiej strony są takie śpiczaste. Więc naprawdę właśnie chociażby do rozmazywania... Gdzie kupiłaś je? Nie, w Rossmanie są. Aha, w Rossmanie, okej. Okay. I to właśnie jakby bardziej zdrapujemy ten... Mhm. O, tutaj na przykład super się zdrapało, nie wiem, czy to widać w kamerze. Nie rozmazuje nam się, tylko jakby... Mhm. Tak, ja czasami nie chcę tak szybko to robię, że czasami sobie w ogóle włożę w oko całą tą i potem otwieram i na oko. Tak jest, dokładnie. No. Także najlepiej zostawić po prostu, aż wyschnie, mhm. tak jak widać. No i ewentualnie, jeżeli trochę nam się cienia zdrapało przy okazji, to po prostu dokładamy cień. I tyle. No. Ready. No i zobaczcie, zaraz Wam się tutaj jeszcze, żeby nie statywu nie zdemolować. No, kości mam podkreślone. Tak, myślę, że tutaj najważniejsze oko mam, tak. Bardzo delikatne. Skóra. No. Naturalna, właśnie świetlista. No tak, no chodzi o to, żeby teraz po prostu wyglądać właśnie świeżo, nie? No tak. Świeżo, promiennie. No i żeby ten makijaż się tam trzymał, nie? Tak w miarę cały dzień. Tak, to jest właśnie to, co powiedziałam, czyli najpierw przygotowanie twarzy, przede wszystkim dobranie sobie odpowiedniego kremu, odpowiedniej bazy ewentualnie do naszej cery. Przypudrowanie, jeżeli faktycznie mamy problem z tym, że ten podkład gdzieś tam się ślizga, ewentualnie wyświeca, to przypudrowanie. Można ewentualnie oczywiście w ciągu dnia używać puder, to wiadomo, tak, do poprawek. Natomiast są też bibułki matujące, które mają delikatnie trochę pudru w sobie, przykładamy albo po prostu ściągają sabun, tak, bez jakiegokolwiek naruszania podkładu, który już mamy na twarzy. To też jest bardzo fajne wyjście. Są malutkie, gdzieś takiej wielkości, do każdej torebki się zmieszczą. Tak więc to takie podstawowe rzeczy oczywiście. No dobra, słuchajcie, bo makijaż to jest temat rzeka tak naprawdę. Mogłybyśmy pewnie i tutaj kilka godzin spędzić. Bateria by mi się po prostu skończyła w telefonie. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli uważacie, że dowiedziałyście się czegoś, skorzystacie sobie z tej wiedzy, jeżeli chcecie mieć pod ręką zawsze ten film, nie szukać, to go udostępnijcie, bo wtedy zapisze się on na Waszej osi. Izabela przygotowała jeszcze dla Was taki prezent. Powiedz szybciutko, o co chodzi. Tak, mam nawet 20% zniżki na indywidualne lekcje makijażu, które prowadzone są właśnie u mnie tutaj w pracowni. Tak więc od ceny oczywiście standardowej, czyli 400 zł minus 20%, czyli 320. No i przy okazji chciałabym Was też zaprosić oczywiście do mnie, czy tutaj właśnie do pracowni, czy na makijaż, czy na lekcję makijażu. W niedzielę mam też lekcję grupową makijażu, tak więc nie tylko indywidualne, grupowe również. Wtedy już taka indywidualna konsultacja to jest... I hasło, no właśnie, hasło. No, na hasło zawsze w dobrym stylu, dokładnie. Tak jak ja gdzieś tam funkcjonuję sobie w mediach społecznościowych. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Nie widzimy w tym momencie komentarzy, no musiałyśmy je przesunąć. Na pewno do nich Iza usiądzie i odpowie. Do domu. Tak, jeżeli są jakieś pytania, to na pewno będą odpowiedzi. Jeżeli byście chciały zobaczyć jakieś inne makijaże, to być może zrobimy drugą część kiedyś, no nie wszystko na raz. I tak oczywiście przekroczyłyśmy ze 3 razy czas, jaki planowałyśmy. Bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiamy, dziękujemy. Wszystkiego dobrego Wam życzymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, pa. Zakończ. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie mojego filmu. Jeżeli Ci się podobał i uważasz, że jest wartościowy, kliknij łapkę. Jeżeli masz jakieś pytania albo chciałabyś dodać coś od siebie, zachęcam do umieszczenia komentarza poniżej. Jeżeli chciałabyś dostać powiadomienie o następnym moim filmie, kliknij subskrybuj i włącz powiadomienie. Zapraszam Cię gorąco na mój fanpage oraz do grupy na Facebooku. Śledź mnie również na Instagramie. We wszystkich mediach społecznościowych znajdziesz mnie pod hasłem Zawsze w dobrym stylu. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!